Fabiański na Fame MMA. Ja mam lepszą propozycję. Fabiański na Rap Knockout. O. Idźmy w to. Idźmy w to, nie? Człowiek tylko już. Z kim, kurczę? No właśnie, bo wiesz, problem jest taki, że o mnie to jest bardzo dużo, a o tym, którego mi dasz, no to pewnie będzie niewiele. No chyba, że się jakiś poważny zawodnik napatoczy, no to wtedy będzie więcej. Daj mi Kuebo i jedziemy. No nie, no to byś musiał tylko jeszcze... Że nie stać się chyba. Musiałbyś nagrać jeszcze z 10 albumów. Mogę nagrać, poczekaj. Stoczyć jeszcze 100 walk. Wtedy możemy, i wtedy jakby moglibyśmy to rozważać. No ale to póki co. Dlaczego? Sorry, Seba, nie twoja liga. No. Ale dlaczego? Chyba już ci to wszyscy od roku uświadomili. Ale dlaczego? No że jakby no, nie mogę tak zmierzyć. To jest nie fair. To jest nie fair, żeby kurczę Zidane grał kurczę w Górniku Zabrze. No jakby wiesz. Ale nie, przepraszam. Żeby Lewandowski... Nie, Zidane gra w Realu wiesz. Madryt. Ale dlaczego nie dajesz zagrać Górnikowi Zabrze z Realem Madryt? Bo co? Bo ktoś jakoś za zasługi ma wygrywać całe życie? No, no nie, no stary, tak no piłkarz, tak, są to jakieś zasługi. Do piłkarzy. Piłkarze nie grają za zasługi, kurwa. Jesteś tak dobry jak twój ostatni mecz. Gościu, no co ty kurwa świrujesz? No nie wiem. No ja wiem, myślę, ja że wiem. Z każdym meczem twoja wartość no rośnie. Ja powiem, z każdym powiem, golem twoja wartość rośnie. Twój rap knockout jest bliższy kurwa aktorstwu niż rapu tak naprawdę. Więc kurwa ja ci powiem, daj mi jakiegoś kurwa kogoś, kto mi zrobił więcej filmów kurwa. No typie. Dobra, kupuję ten argument, kurwa. Bo jest. Kupuję. Co, będzie Sebastian na rap knockoucie? Słuchaj, lecimy no. Lecimy z tym. Myślę, że po walce twojej na rap knockout już się nikt o tym Kuebo nie będzie męczył. To totalnie wiesz. Słuchaj, myślę, że to jest zajebista formuła dla mnie. Tak sobie myślę, że bo tam wiesz, jakby nie, bit cię nie ogranicza. Możesz nie. Po prostu lecieć, wiesz, jakby akurat wiem o tym, też jebać skromność, że lirycznie jakby to mam, myślę, ogarnięte wiele rzeczy w swoim rapie można się do mnie przypieprzać, tak, że mam jakiś tam, nie wiem, flow, srakie, owakie, natomiast jeszcze chyba nie, nikt się do mnie o teksty nie przesadził. I jestem przekonany, że jestem dużo lepszym tekściarzem niż raperem na ten moment. Chociaż coraz więcej tego luzu łapię i na tym skandalu myślę, że oj, złapałeś, jest coraz lepiej. I myślę, że tak, no to wiesz, jakby ja jestem absolutnie świadom swoich jakichś tam kiepskich stron. I przez ten chujowy start po prostu ja trochę zesztywniałem i powinienem właśnie złapać tego całą tego złość tego. Siebie na rap knockoucie. Nie, ale właśnie złość, ja mam na to inny plan, nie? Tam wszyscy przychodzą z ekipami, ja przyjdę sam. Nie, no byli też tacy, co przyszli sami. Tylko weź baseball. No dobra, śledźcie Rap News, śledźcie sociale Rap Knockout, niedługo będziemy coś ogłaszać. Wiesz co, gwarantuję ci, bez żadnych bluzgi. W ogóle żadnego, wysoko stawiasz żadnego przekleństwa w moim tekście na pewno. To tak sobie wiesz, tak sobie teraz pomyślałem. Ogólnie też powiedzieć komuś, ty kurwo, to nie jest punchline, nie? No to też wiesz. Tu. Ale wiesz, samo przekleństwo nie robi tego. Często bardzo są po prostu tak zwanymi proteskami, jak komuś brakuje sylab.